Siemano wszystkim, witam w najnowszym pierdoleniu, gdzie rzucimy sobie okiem, co tam ciekawego działo się w piłkarskim świecie. Dzisiejszą podróż zaczynamy od Ameryki Południowej. Tamtejsza federacja piłkarska CONMEBOL postanowiła wcielić w życie to, o czym myśli UEFA i zakupiła szczepionki dla wszystkich uczestników Copa America. 47. edycja turnieju odbędzie się na boiskach Argentyny i Kolumbii. A południowoamerykańska federacja nabyła 50 tysięcy sztuk szczepionek. 50 tysięcy sztuk, no chyba sporo powołań zamierzają rozesłać trenerzy. W każdym razie prezydent CONMEBOL Alejandro Dominguez stwierdził, że jest to najlepsza rzecz, jaka mogła przydarzyć się dla turnieju. Mario Dix stał się dość popularnym sędzią po meczu Portugalii z Serbią. No i jak pamiętamy, nie do końca za wzorowe gwizdanie, a za ten kolosalny błąd i nieuznaną bramkę Cristiano Ronaldo. Choć zgodnie z obecnym trendem może powinienem powiedzieć Ronaldo. Zdarza się? Trudno? No nie. Jak przyznał sam pechowiec w jednym z wywiadów, arbiter główny tego spotkania, Dany Makelie, postanowił usunąć go z zespołu sędziowskiego. Bo jak stwierdził, dość chyba romantycznie, już mu nie ufa. Trochę lipa? No trochę bardzo, bo Dix właśnie z tym zespołem miał pojechać na Mistrzostwa Europy w tym roku. No cóż, podejrzewam też, że roboty w lidze portugalskiej nie znajdzie, ale jakby zakręcił się w Serbii. Magazyn Forbes przedstawił raport, które kluby koszą największą kasę ze sponsoringu na koszulkach. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko i wyłącznie reklamy główne na koszulce, to na czele listy, jak to na królewskich przystało, jest Real Madryt. Umowa Realu i Emirates opiera na 82,5 miliona euro. A tuż za ekipą ze stolicy Hiszpanii uplasował się Manchester United ze swoim nowym sponsorem, TeamViewerem, i umową w granicach 64-65 milionów euro za sezon. Trzecie miejsce w tym zestawieniu zajęła Barcelona i Rakuten, niespełna 65 milionów. Jakby co, to na liście nie ma polskich klubów. Kreatywność, jakże czczona i kochana w dobie internetu. Tym razem popisali się nią kibice Walencji. Od dawna atmosfera w klubie jest gęsta jak miód Kubusia Puchatka. No i mało który fan chwali sobie rządy Petera Lima. Jak podaje portal Sport Marketing, przed jednym z oficjalnych sklepów z gadżetami pojawiła się stylizacja na miejsce przestępstwa. Wejście zostało obklejone policyjnymi taśmami. Kibice także zrobili obrys herbu, imitując, jakby doszło do zabójstwa. Dodatkowo dorzucają czerwone ślady na herbie, symbolizujące krew. Ponadto kilka dowody zbrodni i banknoty 500 euro. A skoro już przy kibicach jesteśmy, kolejna dobra wiadomość, wpuszczamy następnych fanów na stadiony. Dobre wieści płyną z Anglii i choć zabrzmi to kuriozalnie, mocno kuriozalnie, potężnie kuriozalnie, to będziemy mieć piłkarskie święto, ponieważ finał Carabao Cup na Wembley obejrzy 8 tysięcy widzów. Wszystko przez znane i nielubiane okoliczności. Zarówno Manchester City, jak i Tottenham otrzymały po 2000 biletów. Pozostałe 4 trafią do sponsorów i lokalców. Kibice będą musieli wykonać przed meczem test, a do kolejnego będą zobligowani w przeciągu 5 kolejnych dni. Laboratorium CES, do którego tak często lubimy zaglądać, poczęstowało nas kolejnym raportem. Tym razem ranking objął minuty rozegrane przez zawodników poniżej 21 roku życia. Mimo że czołówkę zdominowały kluby z Ligi Francuskiej, to na szczycie listy znalazła się Borussia Dortmund. Procent gry takich zawodników wyniósł u niej 28,5%. Trzeba przyznać, że ciekawie prezentuje się też drugi biegun rankingu, z którego wynika, że choćby Inter Mediolan czy Eintracht Frankfurt takich zawodników po prostu nie ogrywają. Wideo na koniec to już taka nasza niepisana tradycja, zatem podtrzymuję. I jako że piękne bramki ostatnio bombardują nas z jakąś niesamowitą częstotliwością, no to muszę przyznać, że ja zawsze wolałem takie wyjątkowe, inne gole. No bo chyba za takową można uznać załadowanie bramy z 30 metrów głową, prawda? Zerknijcie sami, jak do siatki trafił Rory Donnelly z północnoirlandzkiego Glentoranu.
Dzięki wielkie za uwagę, że byliście w tym odcinku. Zapraszam w niedzielę na Dobry Kit, gdzie ponawiam oczywiście o koszulkach. Zachęcam do subów, łapek, dzwonków, wszystkiego, co tam można zrobić. Oczywiście też komentowania. Do zobaczenia, cześć!